Bliska. Z tej strony wasz Muchomor Manoni. A ja witam was w kolejnym odcinku z Lost Nova. Z góry od razu chcę przeprosić, jeśli słychać mnie trochę nosowo, jeśli w jakikolwiek sposób na dzisiejszym odcinku będę pociągał nosem, ponieważ jest czerwiec, jest ciepło, drzewka robią pylu, pyłki się unoszą, pyłki wlatują do mojego nosa, mój nos jest jak no i mój nos zatyka mnie. Zatyka się po prostu. Mnie nie zatyka, mój nos nie zatyka mnie, nie mam jakiejś dziwnej relacji z nosem, nie, broń Boże. Po prostu on się zatyka. Zamyka się w sobie po prostu. Więc jest to trochę uciążliwe, mam nadzieję, że nie będziecie tego tak mocno słyszeć. Jednakże skupmy się na tym, co tutaj będziemy dzisiaj robić. Dzisiaj, moi drodzy... Matko Święta, czy ta postać zawsze była taka wolna? Boże Święty, czemu jesteś taka powolna, dziewczyno? Pośpiesz się nieco! Będziemy, moi drodzy, zwiedzać dzisiaj las. Dzisiaj zwiedzamy las, bo ostatnio udało nam się przejść trochę więcej tutaj miejsc. Czy uda nam się zniszczyć to coś? Chyba nie za bardzo. Nawet nie próbuję, bo widzę, że mi się to nie uda. A, wiem, jak możemy się poruszać szybciej. Zapomniałem kompletnie o tym. Dobra, musimy pójść do góry w takim wypadku, być może. Gdzieś tu nas wyrzuci teraz. Okej. Tutorial bot says open your map with M or... Albo czwórką? Jedynką? Nie wiem, co to za przycisk, ale w każdym razie mapę mamy już gotową. Okej, jak wprost pójdziemy, to będziemy mieli jakiś taki dziwny coś. Widzę tutaj parę grzybków pozaznaczanych na mapie, co mnie cieszy. O, dzień dobry panu. Slow down. Cici, don't push your sister. Melody, don't pick up any more rocks, please. Cici, we don't push people. Can we just sit for a minute? Poor bear. He looked exhausted. No, na takiego pewnie wyglądał. Możemy za nim pójść, ale nie. My pójdziemy dalej. My pójdziemy gdzieś w tę stronę. O, mógł niszczyć grzybki. Ojejku, przepraszam cię, grzybku. Wybacz mi to. O, dostajemy jakieś dziwne coś. Jakiś nowy surowiec prawdopodobnie. Czy to jest to coś, co pozwoli nam się rozwinąć? Błagam, aby tak. Mamy skrzyneczkę. Co w tej skrzyneczce? Mamy oczywiście screws. Dzień dobry panu. Hey, you're going the wrong way. Haha, I'm just kidding. I don't know where you're going. Nie możemy go zniszczyć, niestety tylko. Okej, tutaj coś za to jest jakby. Aha, to jest ten grzybek taki wydaje ten. Taki odblask tutaj daje. Okej. Powiem wam, mam wrażenie, że ta gra jest w jakiś sposób naprawdę... Że lekko cokolwiek tutaj oddziałuje na nią. Bo mam wrażenie, że nie jest tak płynna, jak mogłoby być. Przez coś, ale nie jestem pewien tego przez co. Jednakże postaram się tym nie przejmować za bardzo. Tam nie przejdziemy na tamtą stronę. Tu jeszcze te kolejne możemy wydobyć. Dobra. Czy tędy mogę zajść? Mogę tędy zajść. Gdzie my tu się dostaniemy? Są ładne, duże grzybki, to mi się podoba. Tam widziałem jakąś zagadkę. O, a tutaj mamy jakiegoś gostka. Dzień dobry panu. Hello, I'm from another planet. How do you feel about fish? I'm truly a seafood person. Neither am I. Why don't you give me any fish you catch? I will even pay you for them. All professional like. How about that? Looks like you will need to get yourself a fishing pole first, though. Aha. Możemy udawać się ryby, jakie złowimy, ale nie mamy żadnych ryb na razie, więc no... Za wiele mu tam nie damy. Ja się chcę przejść teraz bardziej na prawo. Jak wygląda teraz moja mapa? Tak wygląda moja mapa. Gdzieś tam będziemy mogli przejść dalej, okej. Okej, to są jakieś takie dziwne skrzynki. Co ja z nimi tutaj mogę w ogóle zrobić?
Czy ja je mogę jakoś rozwalić? O! You get an artifact piece! Part of a larger object, someone might want this. A proszę, czy ja to muszę łączyć w jakiś sposób? O matko jedyna, ale sobie dobrałem kawałki. Ja to mogę w jakiś sposób łączyć ze sobą. Niech się nam podładuje. Dobra, proszę was tutaj bardzo. A ciekawa bardzo mechanika z tym, że musimy to połączyć ze sobą, żeby mogło coś się tutaj z tego zrobić. Bardzo mi się to podoba, bardzo jest to nietypowe i szczerze nie domyśliłbym się. To w takim razie tam pod tym wielkim drzewem pewnie jest to samo. No kurczę, to w takim razie trzeba by było zajrzeć tam jeszcze raz. Czy to jest to przejście tutaj, które powinien mieć? Nie za bardzo, teraz to mnie w ogóle wyrąbało spoza mapy. Więc prawdopodobnie jestem gdzieś poza terenem, na którym powinienem być. Więc wróćmy sobie tutaj na ścieżkę jakby. I zobaczmy, dokąd zajdziemy, jeśli pójdę tutaj na prawo. Teraz pokazuje się na mapie? Pokazuje się teraz na mapie, właśnie w drodze wyjścia. Co my tutaj będziemy mieli? Ocie, panie! Jakiś dziwny teren. Czy mogę tam doskoczyć? Mogę, ale tutaj... No właśnie, tam już nie doskoczymy. Tam już jest troszkę gorzej. Okej, okay, a czy mi mapa pokaże... Shutter Zone, okej. Okay. Jakiś Shutter Zone, okej. Jednakże to nie jest miejsce jeszcze na razie dla nas. Na razie musimy ruszać tutaj bardziej po lesie. No, ma to sens. O, odnowił nam się ten, to przy okazji sobie go zniszczymy. Pyk. Proszę bardzo. Tu jeszcze grzybka zgarniemy, żebyśmy mogli mieć więcej tego. O, właśnie tak. Dobra, i gdzie ja tu mogę trafić jeszcze? O, aż. O nie! Nie mogłem się tędy przedostać przez chwilę. Kolejny misiek. Jakieś tutaj piramidki, można powiedzieć. Witam! Aha, nie pogadamy sobie z nim za bardzo, ale mamy naszego kolegę. Pana budowniczego. I would say this looks like a perfect spot for a little shortcut. What do you think? In this case the bridge is less trees. Buy for 30. Szczerze powiedziawszy, kupimy. Time to work, boys. Bo ułatwi nam to sprawę. Ułatwi nam to sprawę, będziemy mogli szybciej się tędy poruszać. Thank you for hiring Bridge Buddies Incorporated. Bridge Buddies Incorporated. Building bridges to where you need to go. Or in this case, getting some trees out of the way. Dziękuję bardzo. Okej, to wiecie co? Skorzystając z okazji, skoro już tutaj sobie zrobiliśmy tak, pójdziemy sobie na lewo. Zobaczymy, czy... O, jest ten misiek. Jest ten misiek, jeszcze tylko wydobądźmy tutaj sobie grzybka. I już do ciebie tutaj podchodzimy. Widać, że zasnęło mu się trochę. Wykrzyknij znak zapytania? Aha, i one pouciekały. Give me a minute. Aha, czyli dzieciaki mu się rozpierzchły i my pewnie będziemy musieli je poznajdować, na to wychodzi. No dobrze, jakoś sobie damy radę z tym też zadaniem. Muszę przyznać, że muzyka jest tutaj bardzo relaksująca. Jest to, ma taki swój jakby klimacik, ma taki swoją lekkość, czuć tą lekkość tej muzyki po prostu. Czy ja idę gdzieś po ścieżce? Tak, idę po ścieżce, tak jak powinienem iść. Co to jest w ogóle za materiał? Light Glams, okej. Dobra, rozwalone. Tutaj otwórzmy sobie to, mamy ponownie śrubeczki. Rozwalmy grzyba. O, widzę jakieś jabłko kryształowe. Czy ja mogę je tutaj zniszczyć, czy coś? O, mogę. I to nawet nie muszę nie muszę martwić się o to, że to jest kryształ.
I to jest zejście w dół. No tak, tutaj są te. Ponownie to samo. Tylko szkoda, że to jest właśnie to samo. Szczerze powiedziawszy, super by było, jakby to było coś innego. No ale cóż, damy radę. Proszę bardzo, na tamtą stronę, proszę bardzo, to tak. A to musimy zrobić w taki sposób. Tu troszkę wyżej. O, teraz będzie ok. Niech się nam tylko naładuje bateryjka. Dobra. To jedno zostaje, tylko to trzeba przesunąć. Proszę bardzo. Bardzo łatwe. Szczerze powiedziawszy, fajnie by było. You got a battery piece. Collect 3 to create a new battery. Okej, to mamy już dwa takie kawałki chyba, jeśli się nie mylę. Tak, mamy już dwa takie kawałki. Mamy już dwa takie kawałki, więc jeszcze jeden nam został tylko i będziemy mieli kolejną baterię, moi drodzy. To nam zdecydowanie ułatwi sprawę, tylko przydałaby się nam w sumie większa moc tego wszystkiego. Dzień dobry. Excuse me. What have you seen, my friend? Are they small, yellow, covered in feathers? That's Bucky. Where are they? I'm afraid that they are on your head. Oh, thank goodness. I was worried they had flown off again. I'm sure Bucky is a busy bird with places to be. They are. I just worry because they got lost sometimes. If you ever find Bucky's scared and alone somewhere, can you help them get back home? I would be happy to. Thank you. I wish I could do it myself, but I don't have legs. Fakt, nie masz nóg. Muszę zapamiętać ten koronkowy tutaj taki. Tę koronkę taką, bo może jeśli będę robił kogoś do kanału, to myślę, że fajnie by było wykorzystać tę koronkę taką. O, dostaliśmy śrubeczkę z tego. Nie spodziewałbym się, że dostaniemy z tego śrubkę. Nie żebym narzekał. Nie żebym oczywiście narzekał. Jak najbardziej fajnie, że dostaliśmy. Jak wygląda mapa? My jesteśmy w tej części, okej. Ale widzę, że gdzieś dalej możemy przejść na lewo na pewno. I coś tam jeszcze u góry będziemy mieli jakieś przejście, które pozwoli nam gdzieś zajść dalej. Więc zobaczmy tutaj sobie. Aha, tylko tutaj są... Aha, mam możliwość zniszczenia tych kryształów? Jeszcze tego większego kryształu. No dobra, w każdym razie mamy kasę chociaż. Czy to blokuje gdzieś przejście? Nie, to nie blokuje nam w ogóle przejścia, to po prostu jest tak dla picu. Nie uda nam się tego zniszczyć raczej. No, do tego potrzebowalibyśmy do tego dwóch albo nawet trzech, nie, na czterech baterii. Chociaż może jeszcze, jakbyśmy mieli trzy baterie, to może by się udało. Jakbyśmy mieli cztery baterie, to może by się nam to udało. Ten mnie, mam wrażenie, że ten się uśmiecha, ale dobra. Wybacz, Grzybku. Niestety, ale jesteś mi potrzebny. Czy ten głaz może paść? Dziękuję. Co my tutaj mamy? Mamy jednego miśka. Hey buddy, do you need help getting back to your dad? Aha, tylko znowu spierdzili. Wait, not that way! Skubany spierdzielił. Okej, ponownie idziemy w stronę czegoś. Przepraszam za ziewanie. Jeśli to było słychać. Nie no, było na pewno słychać. Tutaj mamy jakiś rozwolony znak na pewno. Dokąd nas tylko to zaprowadzi, moje pytanie brzmi. Czy tutaj na prawo. Nie, nie mogę tam przejść. Okej, tutaj jest jakaś gwiazdka. You found a navigation core for when you want your ship to know where it's going. Okej, nawigacja. Oh, dang! This is exactly what I need to fix the navigation system of my ship. I have to take this to the mechanic. Okej, udało nam się znaleźć w takim razie nawigację. No, bardzo fajnie. Cieszę się, że w taki sposób, a nie, że na przykład musielibyśmy kupować od niego za jakieś grube pieniądze. Bo jest to coś
coś, jakieś ułatwienie. Wiadomo, ktoś by chciał powiedzieć, że no jest właśnie za łatwo, ale według mnie jest nawet dobrze. I was worried about you, but I'm glad you are not as lost as I am. Can you find your way back to your dad? Okej, skubany gdzieś poleciał na dół, być może w stronę właśnie taty. Oby. O, widzę różyczkę. Ale widzę, że mogę dostać się do niej bezproblemowo. Mamy już 3 takie róże. Po co nam tylko one, nie mam zielonego pojęcia, ale... Ale lepiej je zbierać jednak, bo po coś one na pewno tutaj są. Zniszczony kamyczek. I jeszcze niszczymy grzyba. Grzyba, ho. To jest grzyb to jest obcy grzyb spoza kosmosu, więc tutaj jak najbardziej mogę. Co my od ciebie tutaj mam? Aha, ty znowu jesteś na tym. I'm stuck again. Do you need help? Yes, please. Skubany znowu utknął na ten, na jakiejś wysokości. Ale to śmieszne, zabawne w sumie. Niszczymy tutaj ten grzybek. Au. Thank you. That was really scary. I was so much higher up than I expected. I bet you could see really far. I could see my house actually just to the north a bit. I also saw some crashed ships to the west. Been seeing a lot more of those lately. Don't know what's up with that. Okej, tutaj nawet jest więcej statków, no to wychodzi oprócz naszego. W sensie, no to wiemy, bo jednego gościa już mieliśmy okazję zgarnąć. Ale no to wychodzi, że jeszcze są. Sorry for scaring you earlier. Can you go back to your dad, please? Okej, kolejny leci w stronę tatuśka. O, tutaj mamy jakąś... Czy jakiegoś puzonistę? Znaczy, to nie jest puzon... Nie, to jest chyba puzon. Co ja gadam? Nie, to nie jest puzon, tylko to jest... Nie, to jest puzon. Tak, to jest puzon, bo trąbka jest mniejsza. To był chyba puzon. Trombone w każdym razie. Nie trumpet, tylko trombone. Co my tutaj mamy z kolei? Jakieś tylko przejście. Okej, okay, i możemy się gdzieś dostać wyżej. Okej, okay, jakieś nowe miejsce. O, dzień dobry panu. Mia, wait! Co to jest? Okej. No właśnie czekałem. Miałem wrażenie, że to drugi się nie podniesie, ale się podniosło. Całe szczęście. Okej. You almost got squished. I almost got squished. What was that? Oh, that's just gall. They don't mean any harm. They just haven't been feeling so good lately. Worse than usual, I mean. That's terrible. I hope they will feel better soon. It's been a few hundred years, so not likely. Haha, okej. Oh, hello. I'm from another planet. Nice to meet you. Aww. Mamy ten, mogliśmy sobie tutaj go pogłaskać. Okej, okay, czy... O, tutaj to możemy rozwalić. Ale wiecie co, ja wrócę ten. Weźmiemy tutaj to stąd, tylko... Czy mogę jeszcze tutaj doskoczyć do tamtego, czy nie za bardzo? O, widziałem możliwość. Bo chcę tylko to otworzyć. Otworzymy sobie to i... Wrócimy do lasu jednak, bo to las chcemy tutaj dzisiaj zwiedzać. Więc wybaczcie mi, jeśli napaliliście się tutaj na nową lokalizację, ale niestety ona będzie dopiero w następnym być może odcinku. Zależnie od tego, co nam będzie po drodze. Co nam będzie po drodze, czego będziemy potrzebować. Proszę bardzo. Pa. Zniszczony. Dobra, co my dalej mamy tutaj? A, to jest to jeziorko. Okej, okay, czyli zatoczyliśmy koło. O, ale tutaj za to nie byliśmy. To na pewno nie byliśmy, więc
Trzeba tutaj poprzesuwać nieco. Strasznie wolno się tylko one trochę przesuwają, ale da się zrobić. Co mamy w skrzyni? Mamy trochę tych glemów i mamy sporo klejnotów. No jesteśmy 5 klejnotów do przodu z tego, co byliśmy na początku jeszcze. Okej, jesteśmy tutaj z kolei. Mamy tutaj jakąś wioskę. Okej, a jednak z nimi sobie za bardzo nie pogadamy. Czy z tobą pogadam? Nie za bardzo. Tam jest misioł. Więc weźmy tego misia, zgarnijmy, żeby wrócił do tatusia. There you are! Run back to your dad, please. I'm sure he's worried about you. That should be all of them. I should go check that they all found their way back. And hope that their dad isn't too mad. Nie pamiętam tylko... On chyba będzie tutaj gdzieś bardzo blisko. Jeśli się nie mylę. O, właśnie tutaj. Witam pana misia. Where have you the three been? I was so worried. You there. Halt! Halt! Co? Niemiecki misiek? Stop! Cease forward movement. You stand before the mayor of these woods, so you so carelessly blunder into. Sorry, I was just... Were it not past my children's super time, I would deal with you in a manner you would find most disagreeable. Consider yourself fortunate. Good day. Yep, he's mad. Milusio. Milusio nas potraktował, ale dobra. Chcę sobie zbierać te z tych kamieni, bo one nie pokazują się w niższych wersjach i na pewno będą one przydatne tutaj dla nas. Więc jak najbardziej zbierajmy je tylko, kiedy mamy taką możliwość. Poszedł gdzieś do góry, więc moje pytanie brzmi, czy... Wydaje mi się, że mógł pójść do miasta. Miałoby to większy sens jednak. Trochę. No to muszę przyznać, że mało w sumie tutaj mieliśmy takich rzeczy, bo zwiedziliśmy cały ten... O, ale teraz mamy go. No i mamy jeszcze tego. Hi Mia, how do you like the room woods? The mushrooms remind me of the time I tried to be a chef. Though if my mushrooms were this big, they might not have noticed now how burned they were. Okej, przepaliła grzyby. Oj, ja muszę uważać na nią w takim razie. The mushrooms here used to be taller, if you can believe it. They have a harder time growing now. If only... Oh, speaking of growing, take this. It's one of my favorite seeds. You will need the right conditions to grow it. But maybe your ship can handle it? I hope it helps. Light seeds. Okay, light clams. Bardzo fajnie, będziemy mogli. O, widzę, że możemy go kilka razy tutaj tak... kilka razy tak... Nie drapać, tylko... Boże, głaskać. O. Who dares? Oh. It's you. I must apologize for my earlier outburst. My children tell me you helped them. Thank you. You're welcome. How was your nap? If I may speak truthfully, it was the best nap I have had in recent memory. Even the briefest of respites from those beasts is a blessing. One moment. One, two, three. All accounted for. I can watch them for a bit sometimes if you want, give you a break. I'm afraid I must decline. I fear that I don't give them enough of my time as it is. They hardly see me due to the demands of my work. But if you are stressed out, they are not getting the best version of you. Taking care of yourself is just as important as taking care of them. You make a compelling argument. Accept your most generous offer. Please speak with me when you are next available. Here is your payment for services rendered this far. Good day. Łożesz ty. O Jezus Maria, nadal się to jeszcze sypie. Jestem wolny. Tak. Dawaj kasę. Aha, i one jeszcze raz pobiegną sobie. Aha, tak to wygląda. Czyli my będziemy musieli ich szukać.
No dobra, w sensie spoko nawet, bo nie będę ich teraz szukał. Na razie wrócimy do statku, do sklepiku, żeby pokazać, że mamy ten system nawigacji, a dzieciaków poszukamy sobie kiedy indziej. Dzieciaków poszukamy kiedy indziej, przy jakiejś tam okazji akurat, jak będziemy mieli okazję tamtędy się szwendać. A co to tutaj przyszło? Navigation core. Install the navigation core into your ship. Aha, tak to wygląda. There should still be something in the rooms just to the north from here. Tak, to wiemy, już tam byliśmy. A lot of ships tend to crash there. Guaranteed they will have at least one of the parts you need. Okej. Okay. Jednakże zainstalujmy sobie w takim razie nawigacyjny. You found a navigation core. Looks like it's time for me to get to work. To animacja jego pracy. O, mamy tutaj coś nowego. O. Szybka się naprawiła. You should check the Painted Desert next. You can get there by traveling through the Romwoods. Or by following the highway just past the store here. Just, watch your step. Albo uważać na autostradzie. Co my tutaj mamy? Mamy tutaj wędkę. Mamy tutaj jeszcze Advanced Glam Converter. Na razie zrobimy tak. Na razie tutaj pójdziemy do ciebie, kolego. Bo mamy parę śrubek na pewno. Nawet sporo śrubek. Niech nam da tutaj kasę. 130 kaski. I to, co chcę kupić, to moi drodzy, chcę kupić baterię chyba, wiecie? More energy for more lasering. Jak najbardziej sobie ją kupmy. Will almost definitely come in handy. Weźmy sobie to. I tutaj jeszcze możemy... Shoeside shovels, dig by jumping. Jeśli to skoro już jesteśmy w sklepie, to kupimy. Digging for treasures is as easy as jumping. Tak, tak, tak. Chociaż wiecie co? Mam wrażenie, że... Czy to jest może coś takiego... Tak, o kurczę, udało mi się w takim razie znaleźć ten idealne rozwiązanie. Dzień dobry pani, kim pani jest? Hi, I'm from another planet. Oh, I am as well. Are you stuck here too? Yes, well, no. I quite like it here, actually. Much nicer than my old planet, which was destroyed twice. But the flowers here are so lovely. To lose your entire planet, I can't imagine. I really am very happy here. Some of the friends I came here with are less enthusiastic about it. But we all handle things our own way. So you like flowers? I thought for a while that maybe flower arrangement was my true calling. But it didn't go anywhere. Ah! You simply must come see my home in the desert. And prepare for that dwindling passion of yours to become a mighty flame. You made your garden in the desert? I enjoy a challenge. Skubana. Mamy tutaj jakiegoś kruka, bardzo mi się podoba jego wygląd, tylko ta złota, srebrna zbroja myślę by mu lepiej pasowała. Fellow traveler! I am known as Sir Korf, good knight of the tree. Mia, knight of sleeping in. Lady Mia, I wish you luck in your quest, for I am on a quest as well, a quest for vengeance. Zemsta. Okej, okay, co ty, Batmana się bawisz, koleżko? No to wychodzi. Co tutaj mamy z wami z kolei? Hello and welcome to Bridge Buddies Expeditions, a wholly owned subsidiary of Bridge Buddies Incorporated. Would you like to book an expedition with us? Bridge Buddies Expeditions, all treasure, no hand. Bye for... Okej, okay, nie chcę na razie. Would you be interested in becoming an... officially recognized beneficiary of Bridge Buddy Expeditions? Expeditions upgrade. Expeditions will return with higher tier glams. A kurczę, bardzo fajnie, że mamy coś takiego tutaj. Welcome to Bridge Buddies Incorporated Headquarters. Building bridges to a nicer looking base. A landing pad for your ship. Okej, okay, sporo mamy możliwości wydawania hajsu, jednakże za wiele tutaj rzeczy... O matko jedna. Ile tego tu wpadło? Zaraz tam do tego gostka podejdziemy, jednakże na razie tak. Brak... O nie! Zapomniałem, że będziemy potrzebowali do tego... O nie! O nie! Nie mam kasy na to!
O nie, ale będę miał, zaraz będę miał, zaraz będę miał. Błagam, tylko niech się wykopie to samo. Tak. Dobra, zaraz będziemy mieli hajs, ale najpierw od ciebie. Is that your ship? Are those your tubes hooked up to it? Oh, those science tubes are mine, all right. They are bringing your ship's science energy to my science farm here. What? You and your ship are exactly what I need for my experiment. What? You and I, my friend. We are growing glams. Take these seeds. Okay, mamy nasionka. Now access the terminal here. Select your glam of your choice and behold the science that ensures. Okej, okay, może weźmy ten. Excellent! Yes, excellent work. Soon the process will be completed. And once the contents of the tank reach fully maturity, use your laser and destroy it. Releasing the science within. The process will then repeat if you have the required seeds. I believe there is a seed stored to the soft that may be helpful to you. Okay, bye. But why did it have to be my ship? Oh, I just saw a poor, lost traveler, and I thought, well, gee, why don't I lend them a helping hand? I don't. No need to thank me. Science, it's its own reward. Although, the power output of your ship is somewhat wanting. Go ahead and get that fixed up, why don't you? To put it simply for you, the more you repair your ship, the better it will serve our purposes. Haha, off you go! Okej, okay, aha, czyli możemy sobie tutaj dokupowywać to. Ship efficiency, harvest fill, yield, growth speed. No dobra, niech na razie tam sobie będzie, ale my w tym momencie uleczmy sobie jednak coś, bo mamy możliwość. Improved blaster. Increases blaster strength. Tak, bo na buty mi nie będzie stać, a na buty jeszcze brakuje nam jednej rzeczy. Więc jak najbardziej uleczmy sobie blaster. Your blaster just got blastier. I następny bonus pewnie jest dalej. Też z jakąś rzeczą i nie wiemy. Further increases blaster strength. Okej. Okay. No, zdecydowanie będziemy mogli długo robić. Zdecydowanie będziemy mogli długo robić. Teraz tak, chcę pójść tylko na dół, zobaczyć jak wygląda ten sklep w takim wypadku. Bo była mowa o jakimś sklepie. Chcę zobaczyć, czy mamy coś, czego tutaj nie mogliśmy wydobyć. Więc proszę bardzo. Holender, całkiem szybko nam się to udaje robić. Z tego co tu widzę. O! Greetings, traveler! Are you feeling all right? You're looking a little orange. Aha. Halo? Halo? O, dzień dobry panu. Jezu, ja nic nie mogłem zrobić. O, oh, hej! Pumpkin! Well, I bet I know somebody who would love to have a beautiful pumpkin like this. Okej, okay, gdzieś nas zaniesie. Sorry, sweetie. No way that's fitting in this old apple's oven. No, I only sell apples. Why does everyone keep bringing me pumpkins? O, jesteśmy w jakimś innym tym! Burl plus pumpkin incompatible. I believe Bradley is saying no thank you. Girls, get down off that pumpkin! It's okay, pumpkin. I feel unwanted sometimes too. Looking at the waves always helps me when I'm down. Sorry, I couldn't be more help. Aha. Czyli nas wyrąbało, ale pewnie teraz wrócimy do ludzkiej formy. No to ładnie. Matko jedyne, co za przygoda nam się tutaj szykuje, Kodynia. Mam nadzieję, że tylko mi się uda wrócić z tej przygody.
Walniemy tę ośmiorniczkę pewnie? Tak, walniemy ją? What? You've entered my domain, pumpkin! Turn back or suffer the consequences! Well, not even an apology for this terrible transgression? Okay then. You asked for this. Wrócimy na ląd, albo tak, gdzie byliśmy? Wow, I'm stronger than I thought. I mean, take that, pumpkin. Ha ha ha. Wróciliśmy, gdzie byliśmy. I'm me. I don't think I can eat pumpkin pie ever again. Okej. Okay. To było interesujące przeżycie, muszę przyznać. A, on tutaj sprzedaje nam ten. I got the seeds you need. Make sure you check back later. We are always getting new stock. Bardzo fajnie, że mamy tutaj w takim razie coś. W końcu nowego. Zbierzmy sobie to wszystko jednak najpierw jeszcze. I dobra. O, jestem ptaszek! Bucky, let me help you get home. You should help them back to the room woods. Okej, okay, czyli znowu będziemy musieli Bucky'ego zaoprowadzić. Czy ja nie miałem z nim jakoś pogadać, mam wrażenie? Nie, nie miałem, okej. Okay. Zniszczmy sobie to. No dobra. No to wychodzi, że tutaj nie mam za wiele rzeczy jednak chyba do roboty. Więc cóż, moi... O! A jednak nie, jednak coś tutaj jeszcze mamy. Kogoś raczej. There is great power within these stages. Błagam, powiedz, shall I call upon my own considerable powers to awaken this statue? The statue sleeps. I shall awaken the power within by for... Skąd ja mam brać ten hajs na to wszystko? Przepraszam bardzo. Proszę mi dać coś za darmo, a nie. Nie stać mnie na wasze usługi. Ciągle tego chcecie, żebym hajs wam dawał, a mnie nie stać. Czy ja mogę komuś coś sprzedać? Halo, w ogóle sklepikarz gdzieś poszedł. Cudownie, po prostu cudownie. Czy ja tobie coś mogę sprzedać? Nie, od ciebie tylko mogę kupować zapewne. Holender, co ja mam tutaj zrobić z tym w takim wypadku? Dobra, wróćmy, oddajmy ptaszka tylko grzybkowi tamtemu. I zobaczymy, jak to się potoczy teraz. Co w zamian za to dostaniemy. O! Dzień dobry. I seem to have circled back around once again. If only I had a map of this perplexing world, you're standing on one. So I am. What good is an archaeologist who cannot see what is so plainly visible? You observant one, my name is Arvin. What is yours? I'm Mia. I'm from another planet. Mia, follow me. Tak, tylko tutaj jest ktoś nowy. No dobra. Ty, może dasz mi jednak podążyć za sobą najpierw? Wracaj tu! Aż tutaj tak daleko poszedł, okej. Okay. Oh, now this simply won't do. Will today's tragedies never cease? I apologize, Mia, but it appears my current residence has migrated once again. Please go about your business and return at a later time. Aha, czyli zawróciłeś mi dupę tylko po to, żebym dowiedział się, że... Zawracasz mi dupę. Okej. Okay. Patrzcie to. Ile hajsu. Jesteśmy bogaci. Dobra, chcę zobaczyć tę miksturę tamtą, bo to jakiś stworek w kształcie mikstury tutaj był. Dzień dobry. People keep telling me what I need to be. I don't want to heal, I want to explode. Okej, byniu, okej. Skoro chcesz, to sobie eksploduj. Czy my możemy to teraz zniszczyć, bo... A, moment. Może najpierw wezmę do fulla. Bo teraz mamy silniczy laser. I mamy aż 3 baterie. Chyba nam się uda. Powinno nam się udać, moi drodzy. I się udało. Cudownie. Dostaniemy bardzo dużo hajsu. Będzie na coś nas stać.
Aha. Aha. Dobrze wiedzieć, że potrzebuję tam jakiegoś znacznie dalszego skoku. No ale dobra, przynajmniej mamy kasę. Czy w takim razie mógłbym tę kasę wydać tutaj na... Tutaj potrzebujemy 250, więc nie za bardzo. 150, a tutaj? 15. Możemy zobaczyć. Time to work. Give us some time. And we will be back with everything we find. And don't worry, we are professionals. Yeah, professionals! Okej, okay, niech ci sobie... A, tutaj mamy nawet czas pokazany, okej. Okay. Czy mogę z tobą jeszcze raz pogadać, czy nie? Mogę! I met the most peculiar friend in the forest. They had no feet, a feetless friend. This was not frightening in the least mind. Much to this friend dismay. Okej, okay, wiecie co? Dzisiaj jednak trochę bardziej pochodzę tutaj. Myślałem, że szybko skończę ten odcinek. O, przegrzało się. Nie spodziewałem się, że się przegrzeje. Chcę wrócić do tej żaby przy tej statule, bo teraz skoro mamy kasę, chcę zobaczyć, co to nam zrobi. Bo jeśli to będzie opcja fast traveli, to Jezu, jak najbardziej poproszę. Bo będę naprawdę bardzo wdzięczny tej opcji. Tak, proszę bardzo. Todd Kalar, Kimpoch. It is done. Farewell. Okej, okay, return to your ship? A, to jest jest to fast travel, ale do statku. Okej, okay. Kolejna nowa osoba. Jezus Maria, przestańcie, ludzie. I actually like being stranded on this planet. Everyone gets my pronouns right. Okej, okay, tutaj pojawiają się cały czas jakieś nowe ludziki. O. Co to znaczy? Co to znaczy? Tak, muszę to zniszczyć. O, matko jedyna, ile tego tam wyszło? Proszę bardzo, następne. This is wonderful. Nie, to jest dalej to samo, co mówi chyba. Nie, coś nowego mówi. Bring me any you find, back to work now. Shoo. No, nic nowego nam jednak nie powiedział. W sensie, coś tam powiedział nowego, ale nic z żadnych nowych opcji nie mamy z tego. Dobra, polećmy szybko do tego grzyba. Coś jakoś ciemniej się tu zrobiło, czy mam wrażenie? Bo nie wydaje mi się, żeby tutaj było tak ciemno wcześniej. To na pewno możemy rozwalić, tylko muszę zaczekać, aż się nam zregeneruje laser. Superancko. Czy mogę tędy przejść? Nie mogę, więc źle poszedłem. Niestety, bo moment, mapa. Tak, muszę tędy iść w dół, niestety. Tata miś sobie śpi. Burmistrzą nasz tutaj. Muszę pamiętać, żeby zahaczać o te dziury zawsze, jak widzę je. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Bucky, I was so worried about you. Thank the nice lady now, please. Okej, dostaliśmy hajs. Podobało mi się to bardzo i to nawet sporo tego hajsu dostaliśmy. Wiecie co, zastanawiam się, czy nie porobisz sobie takich misji w międzyczasie, jak pomiędzy odcinkami, bo naprawdę widzę, że dużo hajsu potrzebujemy, a na razie mamy tak mało trochę możliwości na jego zdobycie, mam wrażenie, że moglibyśmy go zdobywać znacznie częściej, w jakiś sposób. Ale no na pewno jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, to będę to robił. Bo na razie na odcinkach dajemy sobie radę. Nie potrzebujemy aż tak dużo wydawać, mi się wydaje. O, jest znowu misiek w tym samym miejscu. Już uciekło nam tam. Okej, widzę, że tam nie odkryłem tego. Zniszczmy tutaj to.
przejdźmy do skrzyneczki, bo nie miałem niestety okazji jej otworzyć. No i kolejne śrubeczki. Okej, moi drodzy, ja się z wami w tym miejscu pożegnam, bo wydaje mi się, że mamy... O, misiek. To jeszcze jeden nam tylko został, w takim wypadku, do znalezienia. Ja, moi drodzy, myślę, że w tym miejscu z wami się pożegnam. I w następnym odcinku ruszymy, dokładnie, ja już nie potrafię gadać, dobrze, że kończę ten odcinek, bo będzie lepiej, będzie po prostu lepiej, jak już skończę. I moi drodzy, w następnym odcinku ruszymy sobie na pustynię. Wiecie co, nawet żebym nie zapomniał o tym, to już po prostu skierujemy się czysto na nią, żeby następny odcinek z niej po prostu już zacząć. Tak więc, moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Jeśli ten odcinek, znaczy ten, jeśli ten odcinek, co już, ja już naprawdę powinienem, jest wcześniej, jest godzina, jest za 15:19, a ja już zgadam jak potłuczony, jakbym powinien szedł spać. Jeśli podobał wam się ten odcinek, zapraszam was serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Powiedzcie mi, jak na razie podoba wam się Los Nova, czy jesteście zainteresowani, czy chcielibyście zobaczyć więcej odcinków. Czy widzicie, że na przykład inni youtuberzy za bardzo nie nakrywają tej gry, jeśli chodzi o polski YouTube. Zawsze będę was pytał o polski YouTube, jeśli zadam takie pytanie. Czy widzicie, że na przykład na polskim YouTubie brakuje materiałów z tej gry i czy mógłbym tutaj ewentualnie wypełnić tę lukę? Bo jeśli tak, to jak najbardziej. Jak najbardziej będę chciał wypełniać te luki. Bo jeśli jest ktoś, kto chciałby obejrzeć tę grę, podoba mu się to, jak ją nagrywam, to jak najbardziej chcę. Jak najbardziej chcę i jak najbardziej motywuje mnie to do dalszego nagrywania. A w ogóle wszystkie komentarze, jakiekolwiek, czy to, że podobał wam się odcinek, czy nie wiem, powiecie coś mega głupiego, to i tak w jakiś sposób motywuje mnie, bo wiem, że jest jakiś odzew pod odcinkami, że ludzie to widzą i że zbiera mi się na kichnięcie, ale nie kichnę chyba. Jest okej. I że po prostu chcecie. I moi drodzy, jeśli ten odcinek wam się spodobał, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania o więcej. Ja wracam pod kamień. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!